Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem OmiseGo. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt OmiseGo, czyli platforma z sektora DeFi, umożliwiająca tworzenie m.in. zdecentralizowanych giełd, umożliwiająca wykonywanie szybkich płatności peer-to-peer. Tak naprawdę OmiseGo należy rozumieć jako taką, jako odpowiednik sieci Lightning Network dla Bitcoina. To tutaj OmiseGo jest takim Lightning Network dla Ethereum. Wywodzi się, jest implementowane na bazie w frameworku Plasma, który właśnie został zapoczątkowany między innymi przez pomysłodawcę i założyciela Ethereum, Vitalika Buterina. I co tak naprawdę w tym OmiseGo możemy wyczytać? Tutaj jeśli chodzi o portal CoinPaprika, mamy informację, że jest produkt z nami na rynku już ponad 2 lata, jest w fazie ciągłego rozwoju. Jeśli chodzi o zakładkę Code Progress, to tutaj niestety jest błąd na stronie CoinPaprika, gdyż prowadzi to do repozytorium pośrednika płatności właśnie ze wschodu, z Tajlandii, z Japonii, z Singapuru. Także to jest złe repozytorium podlinkowane. Nazywa się OmiseGo, a po prostu dlatego, że jest to biblioteka dla tego projektu napisana w języku Go. Także tutaj zwracajcie na to uwagę. Po prostu w tym przypadku nie jest to właściwe repozytorium, nie jest to właściwa nawet organizacja podpięta do skryptu na portalu CoinPaprika. I podobnie również jest z programem Bug Bounty na portalu HackerOne. Jest to oczywiście platforma do płatności OmiseGo, jednak nie jest to projekt OmiseGo. Jest to ta platforma, którą wcześniej pokazywałem Wam właśnie jako pośrednika płatności dla krajów z Japonii, z Singapuru i z Tajlandii. Także to nie ma żadnego związku z omawianym przez nas blockchainowym projektem. Natomiast jeśli chodzi o OmiseGo i jego właściwą implementację, to tutaj widzimy repozytorium, widzimy stronę organizacji na GitHubie. Z ciekawych tutaj podprojektów, które warto omówić, to na pewno jest to ta biblioteka napisana w języku JavaScript, umożliwiająca komunikację właśnie zewnętrznym programom z platformą OmiseGo, czyli po prostu implementowanie nowych funkcjonalności w oparciu o infrastrukturę OmiseGo. I tutaj co ciekawego możemy zobaczyć, jeśli chodzi o wersję release, to widzimy, że są one dosyć systematycznie wydawane, mniej więcej co kwartał, z tego co widzę. Jeśli chodzi o issues, to tutaj mamy, fajne jest to, że jest labelowanie do następnej wersji, także wiemy, co mniej więcej w kolejnej wersji tej oznaczonej V03 zostanie, a raczej powinno być zaimplementowane. Tutaj widzimy, że dużo nowych rzeczy jest związanych z tą wersją 03. Jeśli chodzi o milestone, tutaj mamy jeden mówiący o tym, że projekt ten powinien być w pełni otwartościodłowy i wraz oczywiście z paket managerem na portalu NPM, umożliwiającym łatwe pobieranie go, tej biblioteki, implementowanie we własnych projektach przez zespoły programistyczne. Zakładka pull request. Obecnie mamy 2 otwarte pull requesty, 85 zamkniętych, a także projekt cały czas w fazie wytwarzania. Przejdźmy teraz do zakładki projects. Tutaj widzimy odnośnie tej biblioteki zadania. Dobrze prowadzona tabela Kanban pokazuje nam, co już w tym zakresie tego projektu zostało zrobione w prawej części ekranu, co jest cały czas do zrobienia w lewej części oraz nad czym aktualnie pracuje zespół, czyli co jest w trakcie wytwarzania. I widzimy, że na czas kręcenia przeze mnie tego materiału
Jest on cały czas update'owany, aktualizowany, także myślę, że to jest dobry wyznacznik tego, aby śledzić postępy w tym projekcie właśnie w zakresie implementacji nowych rzeczy, do których tutaj przekonują nas twórcy tego projektu. Zakładka Wikipedia niestety nie jest prowadzona na GitHubie, natomiast jest dobrze udokumentowane to na stronie głównej tego projektu developer-omisego.co. Także tutaj dosyć jest to dobrze przygotowane. Myślę, że każdy, kto będzie miał ochotę i życzenie napisać coś w oparciu o właśnie platformę Omise, znajdzie tutaj odpowiednie mechanizmy wraz z odpowiednim opisem, jak z nich korzystać. Jeśli chodzi o programy Bug Bounty czy politykę zarządzania podatnościami, to niestety nie znalazłem nic takiego na stronie czy to GitHuba, czy na stronie głównej tego projektu, także to zdecydowanie minus dla osób odpowiedzialnych za ten projekt. Myślę, że projekt celujący w taki sektor, w sektor typowo finansowy, powinien zadbać o to bezpieczeństwo w znacznie lepszy sposób. Jeszcze zakładka Insights, widok z ostatniego miesiąca. Widzimy 7 dołączonych do głównej gałęzi pull requestów. Także cały czas tu jakieś prace są wykonywane. Myślę, że wygląda to odpowiednio, jeśli chodzi do poziomu zaawansowania tego projektu, czyli projektu będącego w trakcie wytwarzania. Jeszcze krótki rzut oka na właśnie portal NPM, na bibliotekę OMG.js. Tutaj przypominam, że warto zwracać uwagę, jak wygląda adopcja danej biblioteki poprzez pobieranie jej przez zespoły programistyczne. Tutaj widzimy, że w ostatnim czasie popularność tej biblioteki rośnie. Urosło nam tutaj nawet o rząd wielkości z 100 do ponad 200 pobrań w ciągu tygodnia, także jest to dobry znak dla osób zainteresowanych tym projektem. Możemy sprawdzić również tutaj 3 projekty, które zależą od właśnie pokazywanego na ekranie projektu OMG.js. Także to wszystko, jeśli chodzi o projekt OmiseGo z mojej strony na tę chwilę. Projekt wygląda na dobrze prowadzony. Jego funkcjonalność jako jeden z projektów mających na celu zwiększenie wydajności platformy Ethereum oczywiście ma swoich konkurentów, o czym wspominałem w filmie o problemach Ethereum znajdującym się na moim kanale, także osoby chętne zapraszam do obejrzenia też tego materiału. I to tyle. Zapraszam również do oglądania pozostałych filmów członków Kryptonarodu. Dziękuję Wam, cześć.